Witam, można wejść? Garść newsów wniosę. Wczoraj dowiedzieliśmy się o tym, że w drugą odsłonę State of Decay zagramy już w maju, zaś dziś do sieci trafił długi materiał wideo prezentujący kooperację do 4 graczy. Innymi słowy, ten element, o który aż błagała pierwsza część. 22 maja, niewysoka cena i kooperacja ze znajomymi. Wy kontra zombie, ale czy to jeszcze brzmi ciekawie? Fortnite podbija tym razem Twitcha, zajmując pierwsze miejsce na liście najczęściej streamowanych gier, zostawiając w tyle PUBG. W związku z tym twórcy, czyli Epic Games, zaplanowali czasowe wydarzenie dostępne od jutra, w którym do walki stanie 5 drużyn po 20 osób. Polskie studio Bloober Team nie spoczywa na laurach. Po Layers of Fear i Observer studio zjednoczyło siły z wydawcą Gun Media i tworzy nowy tytuł znany obecnie jako Projekt Melie. Twórcy nawiązują do jednego z pionierów kina, który ukochał sobie gatunek sci-fi. Dodatkowo krótki zwiastun prezentuje mroczny klimat, więc zapewne będzie się czego bać. There will be no one left. O nowym Battlefieldzie zaczyna być coraz głośniej z każdą nową informacją. Dziś dowiedzieliśmy się, że szykowana odsłona otrzyma losowo generowane misje kooperacyjne w jednym z podstawowych trybów multi, czyli Conquest. Dodatkowo wiemy, że struktura fabuły będzie podobna do tej z jedynki, zaś gracz będzie mógł w końcu położyć się na plecach. Konsolowy rynek ma się wyjątkowo dobrze, zaś według analityków z EHS Market pozycje na rynku wiodących marek mają się zmienić. Świetna sprzedaż Switcha ma na tyle wpłynąć na obecną sytuację, że w najbliższym czasie Microsoft ma ustąpić miejsca Nintendo. Brzmi absurdalnie, lecz gdy spojrzy się na liczby, zaczyna to nabierać sensu. Imagine collaborating with thousands of people in teams from all over the world. Swego czasu za Ubisoftem ciągnęła się łatka firmy wypuszczającej gry pełne błędów i licznych gliczy. Ma się to jednak diametralnie zmienić, gdyż firma chwali się ich specjalnym osiągnięciem. Asystentem, który pozwala na o wiele szybsze wyszukiwanie błędów. Ów program karmiony był poprzednimi produkcjami i rzekomo wszystkiego się już nauczył. Zobaczymy przy Far Cry 5. Critical activity. It often absorbs up to 70% of development costs. Podajcie mi wody. Łatka do Kingdom Come ma się opóźnić.